Cześć ponownie. Dzisiaj zajmiemy się na tym filmie takim czym jak jest USB host. Czyli po prostu wepniemy sobie nasz właśnie dostarczony kabelek do naszego tabletu. O właśnie taki. I sprawdzimy jak sobie radzi na przykład z naszym pendrive'em ten tablet. Więc wepniemy sobie tutaj w port mini USB. Takim samym portem będziemy też wpinać klawiaturki, konwerter oraz inne pierdoły. Dobra. Odblokujemy sobie, jak na razie nie widzimy, żeby coś tutaj było. Weźmiemy sobie naszego pendrive'a, który jest to pendrive 8-gigowy i zobaczymy, jak sobie z tym poradzi. Dobra, pendrive wpięty. Teraz czekamy na reakcję tabletu. Widzimy, USB is mounted, czyli mamy wpięty pendrive. Łączymy sobie nasz Fly Manager, który już pokazywałem w którymś filmiku i przechodzimy na zakładkę właśnie tutaj USB i mamy nasze pliki z USB, mamy dokumenty na przykład, więc sobie otwórzmy jakiś tam dokumencik. I oczywiście tutaj mamy już nasz plik otwarty, więc jak widzimy radzenie sobie z 8-gigowym pendrive'em nie jest jakimś problemem dla tego tabletu. Mam tutaj też jakieś, widzę jakieś zdjęcie, więc sobie zobaczymy. Jak widzimy możemy sobie przybliżać, oddalać. To jest oczywiście wszystko wzięte z tego tutaj pendrive'a. Myszka działa, to potwierdzę, bo sprawdzałem. Będziemy mieć wtedy kursor na całym tablecie. Tutaj kolejny mam pliku do otwierania właśnie plików jakiś tam z Office. Tutaj mam różne pliki instalacyjne. Więc jak widzimy, no tutaj widać tablet sobie radzi z pendrive'ami, więc prawdopodobnie też z przenośnymi dyskami będzie sobie radził i innymi peryferiami. No i dobra, to by było na tyle takie krótkie właśnie pokazanie tego, czy tablet sobie poradzi właśnie z otworzeniem pendrive'a. Jeżeli dostanę, tutaj jak widzimy mamy karta zostanie oczekiwanie wyjęta, ale tym się nie musimy się przejmować. No i dobra, to było na tyle. Dzięki za obejrzenie tego krótkiego bardzo filmiku i do zobaczenia. Hej!